jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Projekt Joś Abo to kulturowa podróż przez trzy miasta, trzy teatry, trzy inscenizacje, jeden abonament. 11 listopada Citał Palma, 18 listopada Liberec Lampy Naftowe, 2 grudnia Jelenia Góra Mąż i Żona. Szczegóły na www.teatrnorwida.pl. Planują rondo na Wojska Polskiego Sudecką. Przejścia dla pieszych, jeżeli będą w obrębie samego ronda, no to już zacznie się pewien problem. Kolejna edycja akcji Zostań z nami Świętym Mikołajem. To jest praca wolontariuszy. Straszny dwór, tym razem w Skorzelcu. Zrobi to, mówiąc kolokwialnie, furorę. Środa, 8 dzień listopada, Paweł Guszała, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Rozpoczęły się prace projektowe nad stworzeniem ronda w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej w niedługim czasie kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do kolejnej zmiany w organizacji ruchu. Znajdujemy się przy skrzyżowaniu ulic Alei Wojska Polskiego z Sudecką. To tutaj w najbliższym czasie powstanie kolejne rondo w Jeleniej Górze. Po sukcesie tego typu rozwiązań drogowych przy Różyckiego, Ogińskiego oraz Podgórzyńskiej z Cerwi, teraz przyszedł czas na kolejne miejsce. Jednak tutaj decyzję przyspieszył ostatni silny wiatr, który po raz kolejny zerwał sygnalizację świetlną. W 2007 roku mieliśmy Cyryla, który narobił wiele szkód i między innymi też na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego i Sudeckiej mieliśmy uszkodzenie sygnalizacji świetlnej i tak samo teraz ten cyklon przechodząc przez Jelenią Górę też uszkodził ten sam wysięgnik i to samo skrzyżowanie, dlatego też rozważamy inną koncepcję przebudowy tego skrzyżowania. Jest to bardzo ruchliwe skrzyżowanie prowadzące na Karpacz, do Cieplic, do centrum miasta i między innymi na Zabobrze. Czy to dobry pomysł? Zapytaliśmy mieszkańców. Niech powstanie. Dobry pomysł? Bardzo. Nawet dla pieszych? Tak. No bardzo dobrze, jeżeli będzie bezpiecznie, niech będzie. No tak głęboko się nie zastanawiałem, ale z relacji, jakie znam to miejsce, no nie sądzę, żeby rozwiązało problem, który chce się wprowadzić. Są inne miejsce, które naprawdę wymagałoby, żeby tam wprowadzić skrzyżowanie ruchu okrężny. A dlaczego tutaj tego typu rozwiązanie drogowe no, nie sprawdzi się? Dlatego, że przejścia dla pieszych, jeżeli będą w obrębie samego ronda, no to już zacznie się pewien problem. Zacznie się to korkować w inny sposób niż to jest normalnie. Jak na razie są plany? Kiedy te plany wejdą w życie? Bo ja rozumiem, że jak na razie to trzeba wszystko obliczyć, popatrzeć. Tak, zobaczyć, czy nam się zmieści, czy nie będzie kolizji z autobusami, czy nie będzie, bo tam jest kluczowe jedno ze skrzyżowań, biorąc pod uwagę też przystanek autobusowy, który znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie autobusy jadące do centrum miasta i z drugiej strony też skręcające na Karpacz muszą znaleźć taki łuk, mieć taki łuk, że spokojnie przejadą. Jeżeli wejdą te wszystkie pomiary prawidłowo, to będziemy chcieli tam takie rondo zlokalizować. Przypominamy, od 1 stycznia zmienia się sposób płacenia ZUS-owskich składek dla przedsiębiorców. Jedyne informacje, jakie trzeba będzie wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz indywidualny numer rachunku składkowego.
Przedsiębiorcy ciągle narzekali: o matko, co miesiąc muszę na 4 lub na 3 konta rozbić tą moją składkę i wysłać 3 przelewy do ZUS. W tej chwili będzie to takie proste jak zapłacenie na przykład za gaz lub światło, czyli wchodzimy do swojego banku, odszukujemy numer, robimy jeden przelew i to już ZUS podzieli tą jedną składkę na wszystkie składki proporcjonalnie, tak jak ktoś zgłosił do nas. Listy z numerami kont zostały już rozesłane, jednak na Dolnym Śląsku zwrotów jest prawie 23 tysiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie teraz wyjaśniał powody zwrotów i starał się dotrzeć z informacją o numerze rachunku składkowego do osób, które nie odebrały korespondencji. Co jest przyczyną? Ja podejrzewam, że ludzie trochę się boją listów ZUS, więc część ludzi tych listów z tego powodu nie odbiera. Część po prostu podała nam nieaktualne dane. Więc bardzo zachęcamy do tego, żeby przypilnować, czy Państwo, jeżeli prowadzicie firmy, dostaliście taki list, a jeżeli nie, to tak czy owak trzeba się z nami skontaktować. Więcej na ten temat po serwisie informacyjnym w rozmowie dnia z regionalnym rzecznikiem prasowym ZUS na Dolnym Śląsku. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi tak niecierpliwie wyczekiwana przez wszystkie dzieci choinka i związane z nią prezenty. Przed nami 17. edycja akcji charytatywnej Zostań z nami Świętym Mikołajem. Radosne paczki, w których będą i pomoc żywnościowa dla rodziców, ale tak samo i słodycze dla dzieci. W Wieleniej Górze od 17 lat organizowana jest akcja charytatywna pod hasłem Zostań z nami Świętym Mikołajem. 17 lat Polski Czerwony Krzyż, Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna i wiele, wiele innych jednostek właśnie tych służb mundurowych włącza się do tej akcji, ale również jednostki gospodarcze. To szkoły podstawowe wytypują uczniów, do których trafić mają świąteczne paczki. Finał którego dokładnie? Finał 2 w Galerii Sudeckiej, 6 w Nowym Rynku i 3 w Galerii Tesco. Biorąc udział w akcji, każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem. Ostatnie letnie plenerowe widowisko Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Opera w 4 aktach zakończyło się tak dużym sukcesem, że doczekało się kolejnej odsłony. Tym razem spektakl będzie można zobaczyć już 11 listopada w Zgorzelcu. Władze Filharmonii Dolnośląskiej bardzo nie lubią próżni, dlatego gdy nadarzyła się okazja ponownego zagrania Strasznego Dworu, od razu z niej skorzystali. Po odsłonie letniej teraz przyszła kolejna wersja jesienno-zimową. Ostatni koncert w Wieleniej Górze odbył się w plenerze. Jednak obecna aura zmusiła organizatorów do poszukania miejsca w jednym z obiektów zamkniętych. Padło na Zgorzelecką arenę. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało, że zrobi to, mówiąc kolokwialnie, furorę, taką jaką zrobiło właśnie na Stadionie Miejskim w Wieleniej Górze, jak pamiętamy, pod koniec czerwca. Taka niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć takie wydarzenie. Dlaczego Pani zdecydowała się przyjść? Bo lubię wydarzenia kulturalne i staram się w nich uczestniczyć w miarę możliwości. A my dostaliśmy w prezencie bilety na Dzień Ojca. Córka nam kupiła i zasponsorowała nam wyjście dzisiaj. Dobry prezent? Bardzo dobry. Nie, nigdy nie byłam w operze. Pierwszy raz? Tak. Czyli będzie to dla Ciebie takie ciekawe i nowe przedsięwzięcie? Tak. Ponad 100 artystów, multimedia, mnóstwo pięknego światła, dużo tańca, dużo uśmiechu, dużo ciekawych sytuacji na scenie, no i przede wszystkim piękna, przepiękna muzyka naszego twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Ponownie na scenie będzie można zobaczyć Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej, chór festiwalowy, zespół pieśni i tańca Wałbrzych oraz solistów teatrów operowych. Za reżyserię i inscenizację tego multimedialnego wydarzenia odpowiadać będzie Tomasz Janczak, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej. Zapraszamy Państwa 11 listopada o godzinie 18 do hali PGE Turów Arena w Zgorzelcu na ulicy Lubańską 9A. Zapraszamy Państwa na widowisko nie mające precedensu w tym mieście. Jesteśmy Filharmonią Dolnośląską. Nazwa zobowiązuje, gramy nie tylko w Wieleniej Górze, chociaż przede wszystkim oczywiście. Strasznym się zje.
Bilety do nabycia w kasie Filharmonii Dolnośląskiej, kasie PGE Turów Arena w Zgorzelcu oraz na stronie internetowej www.bilety24.pl. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w widowisku operowym Straszny Dwór w Zgorzelcu. Dziękuję za uwagę, to była ostatnia informacja w tym serwisie. Do zobaczenia. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy zaproszenie na dowolną pizzę średnią na cieście tradycyjnym lub pan w Pizza Hut. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Gdzie i kiedy odbędzie się widowisko operowe Straszny Dwór? Na prawidłową odpowiedź czekamy w czwartek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. Filharmonia Dolnośląska zaprasza na multimedialne widowisko operowe. Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Ponad 100 artystów wystąpią. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, chór festiwalowy, zespół pieśni i tańca Wałbrzych oraz soliści polskich teatrów operowych. 11 listopada, godzina 18. Hala PGE Turów Arena w Zgorzelcu. Bilety do nabycia w kasie Filharmonii, kasie hali PGE i bilety24.pl. Jestem szczęśliwy. Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik. Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu.